Czy warto teraz, mając gotówkę, kupić mieszkanie pod wynajem, czy poczekać do 2023 roku? Rynek nieruchomości, a w zasadzie obserwatorzy rynku nieruchomości, sądząc po wpisach i komentarzach pod różnymi filmami na naszym kanale, dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Jedna to są pesymiści. Rynek się zawali, wszystko pada, recesja, koniec świata. Drugi. To są jeszcze tacy zaklinacze rzeczywistości i mówią to nieprawda, że rynek spada, wszystko rośnie i będzie rosło po wsze czasy. No i jeszcze jest trzecia grupa ludzi w miarę chłodno patrzących na to, na co, się, co się dzieje. Staram się należeć właśnie do tej grupy i nie nakręcać ani jednej, ani drugiej koniunktury, bo to nie ma sensu. Dostałem pytanie od jednego z moich subskrybentów, czy warto teraz, mając gotówkę, kupić mieszkanie pod wynajem, czy poczekać do 2023 roku. No i cóż, postaram się trochę na to pytanie odpowiedzieć, ale może nie tak wprost, tylko przedstawić dane i temat do. Przemyśleń, bo może warto, może nie. Zaraz o tym powiem. Kto w ogóle z Was, tak naprawdę, w 2018 roku wiedział, że nastąpi pandemia COVID albo że nastąpi wojna na Ukrainie? Jak wtedy kupowaliście mieszkanie, które chcieliście wynajmować, pewnie widzieliście przyszłość inaczej? A to nagle proszę. Pandemia, rynek najmu, wszystkich najmów w zasadzie, czy w większości najmów biur, mieszkań, klapnął, padł, zdołował, zamarł. Nawet krótki najem, długi najem, no wszystko to zostało sparaliżowane lub też w jakimś stopniu mocno ograniczone. No i potem nagle wojna na Ukrainie i najmy, te mieszkalne głównie, no winda, szybowanie w górę przynajmniej w tych największych miastach. Co zatem robić jak inwestować? Od razu powiem, że jeżeli interesują ciebie trendy na rynku nieruchomości, to co się na nim dzieje, co się może wydarzyć, różne analizy, ale także informacje o nowych przepisach prawnych, na co należy uważać, po prostu subskrybuj nasz kanał. Zachęcamy też, abyś pisał nam, pisała nam w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć, bo te audycje Robimy na Wasze zamówienie często, i właśnie ta jest też taką na to zamówienie. Wróćmy do tego pytania: czy warto dziś kupić mieszkanie na najem, mając gotówkę, lub też, czy poczekać do 2023 roku? Po pierwsze, od razu powiem, rynek nieruchomości w Polsce niekoniecznie musi wyglądać tak samo w każdej miejscowości. Są miejscowości, które się rozwijają. I które mają duży potencjał rozwojowy, i są takie, które się zwijają. Ludność się zmniejsza, ludzie się wynoszą z tych miejscowości, bo tam na przykład nie ma pracy albo nie ma jakichś innych atrakcji ułatwiających życie. Cóż, to zatem podejmując tą decyzję, trzeba sobie zastanowić się, gdzie inwestuje, i raczej pomyśleć o. Inwestycji w nieruchomości czy w miejscowości, która ma szansę, perspektywę taką, żeby nadal iść w górę. I taką analizę należy wykonać, szczerze mówiąc, niezależnie od tego, czy rynek idzie do góry, czy spada. Druga sprawa. To jest odpowiedzenie sobie najpierw na pytanie, na jak długo chcę zainwestować. Czy ja chcę zainwestować dziś i natychmiast zacząć zarabiać i w perspektywie roku, dwóch zbić niezwykłą fortunę na tym wynajmie, czy też inwestuję na przykład wielo, wieloletnio i po prostu mam gotówkę, chcę kupić mieszkanie i przewiduję, że 30 lat będę mieć to mieszkanie i będę je eksploatować w wynajmie. Po trzecie, warto się zapytać, jakie mieszkanie kupić pod ten wynajem. Czy to ma być mieszkanie na przykład duże dwa pokoje 60 metrów i będę je wynajmował rodzinie. Co raczej chyba nie jest najlepszym interesem, czy też chcę kupić yy, mieszkanie, które no, przerobię na pokoiki i będę tam żył z wynajmu pokoi. Ja nie chcę mówić, która inwestycja jest yy, bliższa memu sercu, ale powiem, że one ekonomicznie wyglądają zupełnie inaczej. No i jeszcze trzeba się zastanowić, w zależności od miejscowości, w której. Będzie to mieszkanie wynajmowane, czy ono ma trafić na taki długi wynajem, czy też ma być to wynajem krótki. Dodam, że w dalszej części tej audycji opowiem też o zagrożeniach, które mogą napłynąć wkrótce na ten rynek mogą, ale nie muszą i być zagrożeniami dla tych drobnych wynajmujących, posiadaczy jednego czy dwóch mieszkań. I też warto pamiętać, że jeżeli rozważamy jakąś inwestycję, to liczymy na zysk z tej inwestycji, na zwrot, ale też musimy pamiętać, że każda działalność sprawia kłopot. Być może wpłacenie pieniędzy na lokatę, czy wsadzenie ich w obligacje jest dość prostą czynnością. Niekłopotliwą, no i łatwo też z takiej lokaty, w razie potrzeby te pieniądze wyjmować częściami. Czyli jeżeli wsadzę milion złotych na lokatę, to mogę potem wypłacić 100 tysięcy, jeżeli mi jest te 100 tysięcy potrzeba. Oczywiście to mniejsze kwoty tak samo działają, ale jak wsadzę w mieszkanie 500 tysięcy, a mi potrzeba 50 tysięcy, no to będę musiał to mieszkanie za te 500 tysięcy sprzedać. Całość wyjść z inwestycji. I co potem zrobię z tymi 450 tysiącami? Znowu myślenie. Ponadto, najem ma też swoje ciemne strony. Najem, zwłaszcza ten dla lokatorów. Trudno liczyć się z tym, że mam obłożenie mieszkania stuprocentowe w takim długim ciągu, bo zawsze są jakieś okresy, które. Muszę poświęcić na szukanie nowych najemców. No i też niestety mieszkanie się starzeje, wymaga jakichś remontów, nakładów. Ono się starzeje nie tylko po prostu technicznie, bo się farba przybruziła i trzeba pomalować, ale też się starzeje, dlatego że po prostu wychodzi jakieś mieszkanie czy jakaś lokalizacja z mody. Sam budynek się starzeje. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, ale też trzeba pamiętać, że na najmniej. Zarabiasz po pierwsze na tym czynszu, a po drugie zarabiasz albo przynajmniej masz nadzieję zarobić na tym, że wartość Twojego mieszkania będzie rosła. No i zajmijmy się tym rośnięciem tej wartości. Różnie to wygląda. W naszej historii. W XXI wieku przecież mieliśmy zjazd cen mieszkań na samym początku. Pierwsze trzy lata to był zastój rynku nieruchomości. Ten zastój skończył się tym, że nastąpiło później w 2006-2007 gwałtowne odbicie rynku. Później znowu nastąpił. Lehman Brothers, kryzys, spadek, taki marazm w różnych miejscowościach, różnie on się kończył, 2012, 2013, 14 i potem odbicie, które nagle tak naprawdę zostało jeszcze podtrzymane przez COVID, kiedy wszyscy chcieli kupować mieszkania, bo były zerowe, stopy procentowe i mając gotówkę wtedy lepiej było ją faktycznie wsadzić w mieszkanie i dostać cokolwiek z tego cięższą, niż mieć nic trzymając na lokacie. Dziś to ta odpowiedź już nie jest taka prosta. W którą stronę pójdzie rynek? Patrząc się na ceny mieszkań i na to, co się dzisiaj dzieje, no to widzimy raczej wyjątkowy brak optymizmu. Wybyło bardzo dużo potencjalnych nabywców, bardzo dużo pieniędzy, które były na tym rynku jeszcze dwa lata temu, czyli tych kredytowych, po prostu jest obecnie niedostępnych. Jeżeli jest mniejsze finansowanie, no to. Raczej myślimy o tym, że ceny mieszkań będą spadały, ale znowu jak długo? Przecież nie na wieczność. Dzisiaj dramat w budownictwie. Otwiera się bardzo mało budów, spadek jest po prostu przeogromny w stosunku do tego, co było. Taką sytuację mieliśmy w latach 2000-2003. Budowy wręcz stanęły. Co się stało później? Nagle weszło finansowanie, banki zaczęły otwierać kurek z pieniędzmi. W 2005 roku i po początku 6. mieszkania zostały wyprzedane i nagle się okazało, że w sierpniu przynajmniej w Warszawie w 2006 roku nie ma co kupić na tym rynku, bo niczego nie ma. Mieszkania podrożały ogromnie, ogromnie. To był czas w ogóle jakiejś gorączki zakupów szałów, zakupów mieszkaniowych. Później był spadek, ale te ceny nie spadły po 2008 roku do dołka z okresu 2002-2003. Były wyżej, nawet z uwzględnieniem inflacji. Jak teraz będzie, zobaczymy. W każdym razie, chciałem powiedzieć, że patrząc na to historyczne falowanie rynku, każdy będzie tą swoją inwestycję w kupno mieszkania pod wynajem oceniał różnie z perspektywy czasu. Inaczej na to patrzy ktoś, kto kupił mieszkanie. Wczoraj inaczej na to patrzy ktoś, kto kupił w 2013 roku i cena mieszkania, wartość mieszkania wzrosła, inaczej kto kupił w 2008, 2008 i tak dalej, i tak dalej. To będzie różnie wyglądało. Odpowiadając na to pytanie, czy warto dzisiaj kupić mieszkanie pod wynajem, czy poczekać do 2023 roku? Patrząc się na dane gospodarcze, wielu. Ekonomistów zapowiada nadciągającą recesję. Ta recesja objawi się we wszystkich dziedzinach, zapewne, i pewnie też w jakiś sposób na rynku nieruchomości, i w tej chwili bardziej prawdopodobny jest trend bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkania, ceny mieszkań będą spadały. A nie że będą rosły, a już jak do tego dodamy inflację, to już na pewno widać to po obrotach, bo rynek ja zawsze siłę rynku nieruchomości oceniam po ilości transakcji po obrotach, która dramatycznie spadła, i za tym później pójdą też ceny. To jest bardziej prawdopodobne niż to, że one będą stale rosły i przebijały inflację, no bo niby skąd by się wziął ten napływ pieniędzy. Jak długo trwają takie spadki na rynku nieruchomości? Poprzednio wspomniałem, rynek w zasadzie dostał potężne uderzenie w 2008 roku. Jeszcze jakiś czas trwał na tym poziomie, ale już przy niższych obrotach, ale potem następował taki spadek, oziębienie nawet o 20% dziennie, gdzie spadały ceny mieszkań w niektórych miejscowościach i to wystąpiło odbicie, mówię dopiero ten dołek był 2012, 13, 2014, a tak i wybicie z tego trendu w 2017. Długość tych cykli w gospodarce w, na rynku nieruchomości zawsze jest kilkuletnia, i można się liczyć z tym, że to będzie trwało rok, może dwa, może dłużej, niż że odbicie nastąpi natychmiast, ale jak powiedziałem. Tak by wyglądało to przy normalnym cyklu gospodarczym, ale zawsze może się pojawić jakiś niezapowiedziany czynnik zewnętrzny, niespodziewany, tak jak to było z COVID-em, który de facto obalił rynek najmu, a podbił ceny mieszkań z powodów wiadomo zerowych stóp procentowych, tarcz różnych, no i tego, że lepiej, trzeba, lepiej było trzymać pieniądze w mieszkaniu niż w banku. Nawet Cokolwiek wziąć za ten najem, ale zawsze był lepiej niż zero w banku. Potem nastąpiła wojna na Ukrainie, ale też podwyżki stóp procentowych, które zbiły zainteresowanie, dostępność do kredytów, zainteresowanie mieszkaniami, ale znowu ta wojna, ten napływ uchodźców podbił najem. Jeżeli takich gwałtownych czynników nie będzie, to ja bym stawiał na to, że mamy jakiś czas zjazdu z cenami mieszkań, ale na najmniej będzie się. Zarabiać. Wcześniej zapowiedziałem, że porozmawiamy o tym, co może być zagrożeniem dla takich małych wynajmujących dla osób, które mają jedno, dwa mieszkanie do wynajmu fundusze inwestycyjne, na przykład. Dzisiaj widać, że na rynku sprzedaży lokali mieszkalnych nie ma nabywców jest mała ilość nabywców. To jest dobra pora do wchodzenia z dużymi pieniędzmi, uzyskiwania dużych upustów u deweloperów do korzystnych zakupów. No, fundusze też patrzą się oczywiście na to dobrze. Dzisiaj ceny najmu w Polsce nakręcają Ukraińcy, a co będzie, jeżeli ci Ukraińcy wyjadą? To nagle podaż mieszkań na wynajem wzrośnie, ale jeżeli by fundusze weszły faktycznie tak potężnie, bo one wchodzą, ale jeszcze nie, nie całkowicie, jeżeli weszły tak potężnie na rynek polski wynajmu, no to będą stanowiły konkurencję dla tych ludzi, którzy chcą wynajmować swoje mieszkania. Tak było na świecie na początku jak fundusze wchodziły, no to oczywiście chcąc zdobyć sobie najemców dumpingowały, czy też dosyć okazyjnie wynajmowały te mieszkania, a kiedy już wszyscy przestali zarabiać na tym najmie i mali prywatni wynajmujący, no to fundusze mają zwyczaj podnosić swoje ceny, co się spotyka z protestami mieszkańców nie tak dawno, jeszcze parę lat temu słyszeliśmy o tym, teraz no ważniejsze tematy wojna zmiotły ten temat z czołówek gazet. Podsumowując to, po przeprowadzeniu analizy, czy w danej miejscowości warto inwestować, w jaki lokal warto inwestować i jaki jest cel mojej inwestycji, na ile lat planuję tą inwestycję, zastanowiłbym się, czy warto to robić naprawdę w tym roku, czy trochę nie poczekać. Ale z drugiej strony też warto pamiętać, że Przypadek tylko może sprawić, że kupujesz mieszkanie w dołku cenowym, a sprzedajesz je na górce. W perspektywie 30 lat i życia z wynajmu, może nawet już dzisiaj warto zacząć tę zabawę. Ta decyzja tak naprawdę musi być podjęta przez każdą osobę indywidualnie, przez tego pytającego się indywidualnie. I warto też, żeby ten ktoś pomyślał, jaka na dzień dzisiejszy jest alternatywa, zamiast kupić mieszkanie i wynająć na zachowanie wartości swoich pieniędzy, bo niektóre rynki mogą dzisiaj dawać lepszy zwrot z inwestycji niż takie mieszkanie. Ale dzisiaj, a jak będzie jutro? Kto wie? Słuchajcie, Przykro mi, że taka niepewność, ale z każdym inwestowaniem wiąże się niepewność i ryzyko. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Takie jest stare powiedzenie, no ale też niektórzy tracą. Przykro. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał. Piszcie nam w komentarzach, o czym chcecie, żebyśmy robili audycję. Korzystajcie też ze szkoleń na Syman24.pl, gdzie znajdziecie uporządkowaną. I obszerną wiedzę na temat obrotu nieruchomościami. No i cóż, trzymajmy się i bądźmy dobrej myśli.